Ładuj. Nabój do komory. Zaryglowujemy zamek. Palec nie jest spustowy dopiero w momencie, kiedy chcemy oddać strzał, tak? Może pan sobie podeprzeć łokieć o podpórę tutaj, podporę. Druga tarcza. Gotów? To strzał. Rozładuj. Nabój do komory. 7. 1 dziewiątka. No tu zerwane z lewo poszło, ewidentnie pan przekosił ten. Tarczę możemy zabrać na pamiątkę. Postawa. Na nogach tak szeroko, na szerokość bioder, tak żeby każdemu było wygodnie. Biodra trochę do tyłu, nie? Przerysowuję teraz, ale tylko trochę. Postawa i mierzymy. Koncentrujemy wzrok na muszce. Bardzo ładnie, zwróćcie uwagę. Palec nóżka włąka, odpięcie magazynka, tak? Tak jakbyś chciał ścisnąć. Odbezpieczasz. Mocno. Bardzo ładnie. Strzał. Staraj się tu złapać, mocno ścisnąć i do siebie dociągać. O właśnie, teraz jest super. Jesteśmy w budynku, pali się, uciski nie będą dla nas priorytetem będzie wziąć go za feak, wyciągnąć na zewnątrz i tam kontynuować akcję, ale tam, gdzie my już będziemy bezpieczni. Jest gotowe, mówimy dalej. Daj! No, teraz już było lepiej, tylko masz takie szarpnięcie, nie? A to się tak płynnie jest. Daj! Daj! Odbezpieczona, delikatnie palec na spust. Jeżeli będzie pani gotowa do oddania strzału, to proszę o komendę daj i wtedy wyleci rzutek. Tylko troszeczkę wyżej celujemy. Daj. Dobrze, teraz palec ze spustu. Dzisiaj spotkaliśmy się w Olsztynie na treningu strzeleckim z Marcinem Morżonkiem. Świetna okazja, żeby zobaczyć, co to jest broń, jak z niej bezpiecznie korzystać, jak czerpać przyjemność z korzystania tej broni. Mamy różne jednostki, poczynając od świetnych szkoleniowych pistoletów laserowych, poprzez strzelbę strzelamy do rzutek, mamy strzelbę, pompkę taką klasyczną z amerykańskich filmów, gdzie przewracamy żelastwo, mamy sportowe KBKS-y, dobrze znane zwłaszcza starszym jeszcze z lekcji przysposobienia obronnego, mamy też broń bojową, czyli kałasznikowy i AR-15. Robimy taki mały pokaz siły wschodu z kontra siła zachodu. No a w dzisiejszym treningu mamy nadkomplet, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony, ponieważ widać, że ludzie chcą trenować strzelectwo, ludzi to interesuje, a dzięki takiemu treningowi, jaki mamy dzisiaj przy tej pięknej aurze, możemy ludziom zaszczepić bakcyla do sportowego strzelania.